Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Helgrim, a przed nami Pagan. W dzisiejszym odcinku rozegramy pierwszą misję o nazwie Igman Must Not Fall. Lecimy zatem do naszego Battle Gate'a, którego możemy otworzyć na trzy sposoby z tego miejsca w menu w górnej belki, klikając R. Bądź tutaj. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić chyba. Czyli wychodzi na to, że mamy dwa sposoby tylko i wyłącznie przez belkę i R-kę. Lecimy sobie do naszego Igman Must Not Fall. Nie jesteśmy w stanie zmienić poziomu trudności na razie, bo musimy zrobić od normala. To są Challenger, Enemies. Tutaj mamy opis tego, jakie potwory czekają na nas w czeluściach tego pierwszego dungeona, czyli Zimowrak, standardowy mobek, Ledokop, też standardowy, to jest Spellcaster, czyli jakiś mag, tu mieliśmy Melee Damage i tutaj jest Ice Crawler, czyli kolejny standardowy, szybki Melee Attacker. A to co? Nic, okej. Lecimy w takim razie z tą misją, odpalamy ją i zobaczymy, co czeka nas na pierwszej misji w grze Pagan. Igman, sacred land of the Vechnagard, I honor thee. Welcome to Igman, the greatest of mountains, a living barrier against the demons of the Shroud. The crucial Igman stronghold is being overrun by demons as we speak. If it falls, we all fall with it. Somewhere within its four walls lies an artifact of great power. My hope is that it is a weapon left by the gods before they disappeared. It is up to you to find out. Okej, then, czyli mamy znaleźć potężną broń pozostawioną przez bogów. Forest in Ice. Co to jest? Our ancestors, guided by the gods themselves, built the Igman Stronghold to serve as a bastion against the evil from the Shroud. Ale zaraz, ja to przed chwilą już czytałem. Nic za tego, spadówka. Dobra, zobaczmy sobie inwentory. Inwentory mamy sobie aksik. Nic tu więcej nie ma. Materiały. O, świetnie, czyli nie trzeba będzie zbierać złomu, który będzie trafiał nie wiadomo gdzie do plecaka i jest tego setki i tysiące. Tylko mamy 9 materiałów, z których będziemy mogli w przyszłości zapewne kraftować. A nie, błąd. 9 materiałów do każdej statystyki, czyli siły, zwinności, inteligencji i fortitude. Mimo wszystko to i tak bardzo dobrze, bo mamy wszystko podzielone na samym początku i wiemy, że te itemy, jeżeli je zdobędziemy, to są warte czegoś i warto je podnosić. Swoją drogą mam nadzieję, że będą wpadały po prostu tutaj jako cyferki, zwiększając się i nie będziemy musieli tego trzymać w standardowym plecaku, czyli tutaj. Co tu mamy? Recepty. Recepty, blueprinty, tego nie mamy w ogóle. Natomiast tu jest jakiś skarbiec. Dobra, fajne, tu, fajnie to tu jest zrobione. Bardzo dobrze to wygląda. Co tu jest? Open gear. Close. Dobra. Lecimy. No i co? Samo wpada? Nie wpada. Trzeba to podnosić. Ale wygląda to, powiem wam, całkowicie inaczej te itemki na glebie niż w innych hack'n'slashach. Myślę, że też to zauważyliście. Wszędzie zawsze jest tylko i wyłącznie napis. Natomiast tutaj są jeszcze takie ikonki i fajnie się to pokazuje, te itemy. Dobra, ja sobie na razie zbiorę wszystko, bo nie wiem do czego to służy. R. Ok. Dobra, zobaczmy czy mogę coś założyć. Czyli tak, tu mamy Steel Ward.
cóż to jest? Left control plus click to quick drop the item. Nie chcę tego dropować. Okej, okay, to jest jakiś po prostu taki dodatkowy item. Ward. Steel charm tak samo. Co to daje? Armor i evasion rating. Co jest armor? Tak samo, czyli defensywne statystyki. To też. A tu mamy po prostu to samo, tylko z lepszymi statami. I jest ładne porównanie, jak widzicie po lewej, w tym opisie na samym dole, zielone, plus 6 i plus 2. Good, to jest gorsze. Już idę, koleżko! Igman must not fall. For Caradol, for the gods! Kurczę, dużo ich tu. Ojej, ten gold wypada z bardzo dużym opóźnieniem. To jest trochę średnio zrobione, tak powiem. Thanks for joining the fine stranger. Usually it is up to the Vechna Garada, the Igman guards, to protect the stronghold, but at this desperate hour, even us blacksmiths must fight. If you want to help, a new wave of attackers into the fray. Sure things. Dobra, to jest jakiś Igman. Aha, to jest ten koleś z samego początku. Że nie do końca ogarniam skille, w jakiej kolejności powinno się tego wszystkiego używać i że w ogóle ma znaczenie. Prawy strzał. Dobra, to jest taki. Tym prawym nie będę na razie atakował, chyba że przyjdzie jakiś boss, bo nie ma to większego sensu. O, właśnie teraz. Big. Tak jest. Ej, ale wyjdź z tego kwasu, ziomeczku. Nie wiem, czy ten system pokazywania tutaj itemów w taki sposób przejdzie. Bo dużo spamu się robi na ekranie, jak widać. Ale zobaczymy. That was some fight. We sure smashed those uglies good, but we are far from safe. Something tells me this is the beginning of the fourth war of the Shroud. Grim times. Either way, thank you for the help, friend. Okay. Czyli pierwsza instancja zaliczona. Behold, a portal stone, part of the heavens made manifest. It will take you back to the Pantheon, where your body and soul can rejuvenate. I shall wait for you there. Okej. Tutaj chyba już nic na mnie nie czeka, także możemy wracać. Victory! That's it! Very nice. Returning to Pantheon. Aha, czyli możemy po prostu wracać do Pantheonu albo zresetować sobie instancję. Wracamy. Tak się prezentuje pierwsza instancja w grze Pantheon. Także to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!